pełną jesienię. A tu patrzcie, zauważyłem tego tutaj. A patrzcie, co się dzieje dalej, nie? Nie mogę w to uwierzyć. Pierwszy raz widzę taki wysyp grzybów. Tam w ogóle, jakie one są wielkie. To jest szok. Tam jeszcze jakie są. Poczekaj, te dwa. Trochę kuniam, o. Więc
jakby nie patrzył, to jedynie taka rada. O, chyba żeby był jakiś ciągnik, który by jeszcze wciągał, ale jak mogła sieczkarnia to zrobić za jednym razem, to tak zrobili. Tym bardziej, że nie było do tego dużo. Szkoda, że akurat sobie teraz nie robią, bo byłoby co naprawdę oglądać. Kronek chyba talerzował sobie, jak się nie mylę, akurat właśnie te kawałki. I akurat sobie tu chłopaki działali, dobra. Możemy się wcisnąć, za dużego skosu dzisiaj nie robię. Z racji tego, że nie ma sensu, to jest tak dosyć ładnie zrobione. A też zależy na czasie, bo teraz były dwa dni przestoju z racji pogody. Niestety popadało i był taniec. Przyjechałem sobie na dwie godziny i męczyłem taki kawałek mały, że nawet nie pytajcie, skręcałem to chyba z 15 metrów, żeby dało się wykręcić. Także kurczę, była masakra i pierwsza lepsza górka. Wyjechałem i spadłem, po prostu spadłem, że tak powiem. Na szczęście lądowałem na kołach i na kabinie. Też mówię już po tylu dniach próbowania. Porce to jest całkiem inaczej. A tu kurde po tej talerzówce, czym mniejszy skos, tym człowiek mniej się wyskacze, bo tym bardziej skos jadę sobie po tych kruzach od talerzówki, no to niestety jest jak jest. Generalnie w tym roku fajna akcja to była, jeśli chodzi o prasowanie, jak sami tam widzicie, teraz może będzie zaraz lepiej. Sobie zjedziemy to pole, jakby nie patrzeć, to jeden wielki kawał, ale przecina je ruch. Ruch trochę, który no, głównie w bronowaniu przeszkadza, bo prawdopodobnie ja tu nie bronowałem, ale będę musiał się złożyć przejeżdżając po prostu na tamten kawałek. Więc trochę to uciążliwe, dopiero robimy tutaj drugi rok, jest to nasze, znaczy nasze pole, które uprawiamy, które siejemy. Ale nie należy do nas, więc obstawiam, że jak może w następnym sezonie po zniwach będzie więcej czasu, się tam kiedyś ogarnie troszkę szerszy przejazd, bo czy z przyczepami, czy ze wszystkim, to też trzeba po prostu uważać. Ale większość maszyn jak najbardziej przejeżdża, bo albo są zawieszane, albo idą za szerokością ciągnika. Jest tam luźno. Ale jakby nie patrzeć, a propos tej akcji prasowanie, to mamy raz, dwa, trzy i tam za drugą cztery kawałki i każdy gospodarz inny brał z poszczególnego kawałka słomę. Więc tu jeden moment, gdzie chodziły tutaj trzy prasy. Naprawdę mega fajna akcja. Co tym bardziej z takim ukształtowaniem to fajnie to wyszy. Ostatnio jak bronowaliśmy Biskupowo, właśnie dzisiaj chłopaki sieją sobie u Dorfie. Każdy ma co robić. Bo Piotruś sobie pojechał sam orać. Było za ostatnie hektary, orki. Dzisiaj ja się fajnym zestawem pojechał, bo jechał gliskiem, przyczepą na wozówką, a za nią podczepił sobie brony. Także zestawki jaki jeszcze jechane u nas w Mokrzynie nie było, idealnie przed miasto, więc każdy w szoku, ale musiał się jakoś zabrać, bo zawiózł przyczepę Bronkowi. Bronek sobie ogólnie rozsiewa tam nawozy. Jasiu za nim bronuje, a pan Bogdan sieje. Musimy się wyrobić do środy, bo nadają deszcze. Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że się uda. No i jutro tam będzie kończył wtedy. Chwila, moment i ostatni się. Tu co orać się Piotr.
20 parę stopni, słońce, caluśki dzień, piękna pogoda. I naprawdę to fest, to jest krzesło. Więc myślę, że dzisiaj do 20 na spokojnie i jutro kolejne 12 godzin i myślę, że szatnę. No w zależności jak dzisiaj to zrobimy, jeżeli to gdzieś zrobię do jakiejś 17, zostają mi 4 pola, ale to takie wiecie, pipidówy. Więc wtedy luźne gumo i powinienem sobie to skończyć. A i powiem wam, nie mogę się nadziwić, jakie są wspaniałe uroki. Zapro z nas olbrzymia góra, jakby nie patrzeć, cały czas pod górkę. Naprawdę tam już widzę, że jest posiane nawet. Obok ta kukurydza. Tam w ogóle jak nie jest skos, to też głowa mała. Jak fajnie warstwami widać te drzewa. Wszystko schodzi w dół, wielkie jezioro. No dobra, masakra, my już tu dużo wprawdzie nie mamy. Podzieliłem sobie znowu pole. Górę mam już zrobioną. Mimo że uroki, widoki fajne, ale za to warunki trudne. Mamy pełno takich, kurczę, akurat to pole jest specyficzne, dużo takich bagienek. Teraz dobrze, że udało mi się to bronami złapać, a nie środkiem ciągnika. Bo pamiętam, że tak, to było tam. Doraliśmy sobie to obydwa przejazdy w topa. Jest śródełko, które wybija i koniec i kropka. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, nie idzie się tego pozbyć. Trzeba później o takie małe duperele, ale zostawiać. Trochę tego jest. Wreszcie słonko też trochę wyszło. Ale właśnie niedobrze, już wolę jak jest tak chłodno, wolę żeby nie było słońca. Bo chwila, moment w kabinie gorąco, otworzy się to okno, jest przeciąg i łoporubsko nie trudno, ale jeszcze tym bardziej się nie zdążyliśmy wygórować po poprzednim. Będę sobie gdzieś zaraz kończył to pole, żeby musiał zadzwonić do Bronka, bo zostało nam trochę kilo jeszcze tego poblonu. Idziemy na takie pole, gdzie nigdy nie za wiele będzie tego. Ciężko tam o dobry plon właśnie z tym polem. Tak, cholerna glina i sam piasek. Glina i piach, nic więcej. Pół pola tak, pół pola tak. Glinie nie idzie kurwa ujechać. Piochu tak samo. Będzie takie cholerne pole. Szczerze, tam jeszcze chyba nigdy nic nie było nagrywane. Tam jest może z 2 hektary, nawet nie, albo 3. A jest tak dupne pole, że masakra. Tam kurczę, gdzieś jem po długim, mogę wam nagrać jak fajnie tą górę. Górę widać, o. Zrobiłem bronami, widać w każdą stronę przejazd w ogóle. Jak czasami na boiskach. Takie pasy. Lecimy, nie śpimy. Mniej więcej gdzieś koło 60 hektara dzisiaj pękło. Ale nie wiem czy dał radę, teraz jesteśmy po słoneczniku. Raczej tego całego nie szapnę. Może gdybym dzisiaj zaczął o 7, przynajmniej o tej 8 gdybym był. A jeszcze musiałem poogarniać brony, zanim wyjechałem z bazy i w ogóle byłem 9.30 gdzieś na polu. A tu musiałem podpompować koła w bronach, poprzykręcać niektóre zęby. Na nie wiedzę, to poczyściłem, poprzykręcałem. Ogarnąłem ciągnik, to też chwilę to oczywiście wszystko zajęło. Ale sporo mam już też szafowane, bo mam ogarnięte najważniejsze tamten cypel. Tu już mam wszystko. Jestem na najdłuższym kawałku i zostaje mi później ten najkrótszy. Fajny widok po lewej stronie ZDS-ik z bronami ciężkimi, czyli takimi jak mamy te czerwone,
dość codzienny widok, u innych gospodarzy również. Zobaczcie, jak ładnie, fajnie to wygląda. Nie dość, że szafuje, to robotę również robi, ale też jakby nie patrzeć, ja w międzyczasie wysypałem prawie cały bak paliwa. Fakt, że no nie miałem, nie dolewałem dość dużo, bo wiecie, tak jak się skacze po tych górach, to się nie zalewa do pełna, bo co z tego, że ostatnio zalałem, a i tak cały czas gdzieś na tych skosach, górkach, dołkach cały czas się gdzieś wylewało, to po co? Więc nie miałem pełnego, bo nie zalewałem ostatnio, porobiłem jeszcze 2 godziny w tym błocie ostatnio i ten mówię, dobra, nie będę zalewał, bo co ja tam spaliłem? No jednak trochę spaliłem, no ale jak się tyle szatnie hektarów, to też nie ma się co dziwić. W większości staram się jeździć mniej więcej 11 na godzinę, wiadomo, gdzieś pod górkę, no to trzeba troszkę większe obroty. Z górki te obroty się zdejmuje, bo gdzieś koło 13 na godzinę, bo sobie też próbowałem takie prędkości z górki. Wrony skaczą, to już nie robi takiego efektu, wiecie, wrony ciężkie, jednak mają swoją wagę i też wiadomo, tutaj te roboty robią. Ale też wiadomo, przy bronach ciężkich to szafnie się około 3-4 hektarów na takim dobrym polu. Tutaj prawie robi się jeszcze raz tyle, bo robi się po 6 hektarów lekko na godzinę, więc spoko. Ważne, żebym ten duży tutaj skończył. Mamy gdzieś 18:30, dzisiaj za długo nie będzie widno, bo znów się zachmurzyło. Wcześniej się nie odpalałem, bo powiem wam, z godziny na godzinę coraz gorzej się czułem, musiało mi przewiać kark też co chwilę od tego obracania się i w ogóle jest coraz gorzej teraz, to już muszę całym sobą się praktycznie obracać. Mówię, jednak gdzieś czy po przestrzeniach cały czas trzeba patrzeć na koło, to też trzeba zwracać uwagę, bo czasami gdzieś tam przez to, że są te gliny, te brony tak skaczą, a to mi się jakiś łańcuch odczepi, a to coś. Więc praktycznie za chwilę trzeba się obracać tak jak Hugo. Wiem, że Piotruś też już ma dosyć sporo zorane. Miał małą awarię, coś z kołem, w ZTS-ie tylnym, powietrzem prawie całe zeszło. Zobaczymy, jak to będzie później na bazie się powiada. Zawsze wiecie, zjeżdżamy sobie wieczorem na bazę mniej więcej. Wszyscy razem gdzieś. Tak akurat wychodzi, to się zawsze pogada. O robocie nie gada się o robocie, ale u nas jest na odwrót. Wiecie, jak jeszcze razem się coś robi, no to spoko. Ale gdy każdy robi gdzie indziej, to dzielimy się tym, jak tam minął dzień i w ogóle. Chłopaki też dzisiaj wybrali się bez winy w trójkę na jedno pole. No i nie obyło się. Nie chcę się teraz szukać. Może później wam pokażę. To chyba dawno tak ciągnika na mnie ściągło. Mamy takie miejsce, że wiecie, zjeżdża się w dołek, z górki, glina. Dziękuję, dobranoc. Nie idzie nic. Człowiek w stanie zrobić. Dobrze, że to jest siewnik, a siewnik jak się jest na ramionach, to wiecie, opuści się go na maksa w dół, no nie obali nam maszyny. Tutaj z bronami i z innym sprzętem, jak mamy je na zwykłym bolcu, no to mogłoby być nieciekawie. A no powiem wam, że szczerze, jakby gdzieś tak stał. Także lina dojechała i jakoś się tam chłopaki wyczłopali. Nie robię całej długości, bo jak już tam sobie zrobię skos, to już będę robił dupę, skończyć ten długi kawałek. I jak już przejadę, to na pełnej. Daj Boże jutro bez awarii i bez opadu. Dzisiaj w nocy, jutro i mam koniec. Jutro to jeszcze bardziej na spokojnie, bo mam
14. Tam zostało z 2 to 16 w jednym miejscu bez składania się. Składam się, jadę na 6. O, to mamy 22, składam się, jadę na... Tam jest, kurde, dycha czy 14? Chyba 14. No to mam 36. No i w zależności, ile dzisiaj tu zrobię. Także jutro też tak z kilkoma przejazdami. To już takie, wiecie, porozbijane te ostatnie pola. Więc jeszcze na jota, na spokojnie, to jest cały dzionek i... Tara siema. Ale jest mokro, widać, bo sobie jeździłem, patrzyłem. No, musiał pozajeżdżać kilkanaście razy. Próbował górka, ale no, widziałem chmura dymu taka, że tam już go wcześniej było widać, jak byłem za tymi górkami. Musiał się trochę namęczyć. Mimo ZPS, ale jednak jest ciężko. Łyżka z przodu, tak jak u nas w Pisku, musi być. Akurat tu to pole to jest jedno z najgorszych pod względem kamieni. Rok w rok. Rok w rok tych kamieni jest od cholery. W racji takiej, że to nie jest nasze pole. Je uprawiamy. Ten rolnik, który tutaj miał to pod Słupska, pługi na kołach siedmioskibowe, te duże Lemkeny chyba, albo Kernelanty, kurde. O, wiecie, po ramę na pełnej. Tak, są takie górki, te pługi, wiadomo, szerokie. Uła. Tu bodajże pierwsza skiba to poza ramę wyrzucała ziemia, a tylnia nawet nie wchodziła. To był za duży pług. No także połamali pługi tam, gdzie mogli, to wyorali porę i tak sobie powiedzieli, że nie będą to orać. No ale tak zrobili, że no... Wiecie, w końcu obrotówki, nie? Zaczęli od jednej strony i dida. Tutaj mamy rozplanowane, że górki rozorybujemy. Tak, żeby z roku na rok zacząć się pozbywać mniej więcej aż takich wielkich skosów. To jest wszystko z głową robione. No ale dokopali się do takich kamieni, że rok w rok, jakby człowiek nie chciał i jakby nie zbierał, jedziesz w jedną. No i jak dobrze pójdzie, to jedziesz w drugą, masz full łyżkę. Ale jak trafisz dobry kawałek, to jedziesz w jedną stronę, tak jak ja teraz, i masz, człowieku, pełną łykę. Także naprawdę do czasu wierzcie, że schodzi. Dlatego też całą wiosnę bronowałem i praktycznie nic więcej mnie nie interesowało. Trochę pomorałem z chłopakami i tyle. 300 hektarów było na mojej głowie. Naprawdę nie wiem, czy byłem w stanie zapierdzielać i robić 3 hektary w godzinę, naprawdę. Bo jedziesz 10 metrów, wychodzisz, jedziesz 10 metrów, wychodzisz. A jeszcze tutaj wam powiem, że większość rzeczy to sobie normalnie tymi bronami tu podjeżdżam lekkimi, a tamtymi bronami nie idzie tak zajechać. Zależy, jaka wiosna. Wiadomo, trzeba rozjeździć po kilka razy. Tu tego nie ma. Mało kiedy jeżdżę po dwa razy, więc tutaj naprawdę można szafować.